Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Atlantis 2. Znajdujemy się obecnie w Irlandii i będziemy ten rejon sobie zwiedzać naszym nowym jakby głównym bohaterem, ponieważ przeniosła się tylko i wyłącznie nasza dusza i to też tak dość ciekawie, ponieważ będziemy zawsze, jak się tak będziemy przenosić do nowego ciała, będziemy pamiętać to, co dana osoba w tym ciele pamiętała, czyli i będziemy potrafić wszystko to, co dana osoba. Dlatego nie będziemy mieli problemów, jeżeli chodzi o rozmawianie z postaciami, że będą jakoś dziwnie reagować, że my nie jesteśmy sobą, czy coś takiego. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to wytłumaczyłam, bo to jest takie trochę dziwne, wiecie. Ale ta gra ogólnie jest dziwna, więc przygotujcie się na naprawdę szalone rzeczy. Aha, bo on nam ostatnio mówił, że coś się stało z bratem Finbarem. Pośpiesz się, zobacz co z bratem Finbarem. Mogło mu się coś stać. Tak, on się martwi o brata, nie wiem czemu, ale zaraz pójdziemy to sprawdzić. O, możemy zabrać, co to jest, pędzel. Tak, bo my pracowaliśmy nad ilustracjami. Co ciekawe, widzicie, kursor zmienił nam się tutaj w możliwość pójścia, jakby wejścia w książkę. I tak, to jest możliwe, tylko że na razie nie będziemy tam wchodzić. Pójdziemy zobaczyć, co z tym bratem Finbarem się dzieje. Pozwiedzamy przy okazji coś. Pewnego on się na nas gapi. Dziwny jesteś. Przestań tak stać nade mną. No przecież już idę. Tak. Tu mamy ołtarz. Jakiś ładny obraz. Czy płótno bardziej, nie wiem. To gobelin bardziej taki. O, tu coś jest dla nas. To jest, tak, część czaszki. Tych części będzie chyba z 5 albo 6 do znalezienia. Tam coś jeszcze było chyba, czy nie? Albo to nie z tej strony. Dobra, nieważne. Tak, tutaj zdaje się, jak klikniemy, bo to jest płacząca ściana. Tutaj widzicie jakąś płaskorzeźbę. Która płacze wodą, nie krwią. I chyba jak to klikniemy, to przeniesiemy się z powrotem do Tybetu na łódź, więc tu nie będę klikać. Tak mi się wydaje. Wyjdziemy na zewnątrz. O, pooglądamy piękne krajobrazy. To jest bardzo ładnie. Bardzo mi się ten rejon podoba. Bo jest tak zielono, tak swojsko. Te domki tutaj, znaczy pseudodomki, wyglądają jak domki hobbitów trochę. O, tak, i tu coś... O, tu jest coś bardzo dziwnego, co będzie pojawiało się w każdym rejonie, który odwiedzimy. To jest gwiazda świecąca w dzień i w nocy. I ona będzie cały czas tutaj, nie wiem, nas prześladować. I tu mamy brata Finbara, który zamarł jakby. Bracie Finbarze? Wszystko w porządku? Coś no ci się bardzo. Stało? Tak, nie dogadamy się z nim. On dostał jakieś traumy, może właśnie dlatego, że zobaczył tą gwiazdę i może uznał to jakiś za jakiś zły omen. Bracie Finbarze? Wszystko w porządku? Tak. Coś ci się... Nie dogadamy się z nim, więc na razie wracamy do tego drugiego brata. Nie wiem, jak on się nazywał. Czy on w ogóle się jakoś nazywał? O, i przy okazji możemy o tym pogadać. No w sumie od razu. Masz mi powiedzieć, co się stało z Finbarem. Muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie, bracie. Później, Felimie, później. Najpierw musisz sprawdzić, czy Finbarowi nic się nie stało. Rozumiesz, co do ciebie mówię? No żyje. To chyba mu się nic nie stało. Bracie, widziałem Finbara. Tak? Jak się czuje? Wygląda
jakby postradał zmysły. Po prostu stoi i nie jest w stanie powiedzieć ani słowa. Postradał zmysły, mówisz? Sam się tak czuję. Tak, jakby połowę mojego ciała połknęła jakaś przechodząca bestia. Jak można pomóc Finbarowi? Zrób, co uważasz za słuszne, przyjacielu. Będę się modlił za nas wszystkich. Wiesz co? Wydaje mi się, że to wszystko ma związek z tą gwiazdą, która świeci nawet za dnia. Dam za to głowę. No, to jest coś dziwnego właśnie. Co wiesz o płaczącej głowie w portalu kościoła? Płacząca głowa? A, to na pewno Najświętsza Panienka. Oczywiście w pogańskich czasach mówili, że to Onia. Onia? Tak, jedna ze starych bogiń. Mówią, że to ona zabiła Ailila, króla, którego pogrzebano w Kurhanie na zewnątrz. Potem żałowała tego, co zrobiła i dlatego głowa płacze. Ale teraz, dzięki Bogu, nie ma już żadnych bóstw. No, nie powiedziałabym. Ale okej. Coś jeszcze? Co wiesz o płaczącej Onia? Ta. Dobra, to już to samo. Okej. Dobra, zastanawiam się... Tak, naszym głównym celem... Właściwie to wejdźmy do tej książki. Czy da? A. Chyba... Tak, chyba trzeba użyć pędzla, żeby tam wejść. Naszym... O, to miejsce wygląda bardzo ciekawie. Tutaj ściany zdobią właśnie napisy z książki. Są pourywane części, jakby brakowało opisów tych miejsc. Dodatkowo jest tu bardzo ciekawe jakby plemię, którym właśnie zaraz sobie pogaworzymy. Niebiescy ludzie. To mi przypomina Najdłuższą Podróż. Mamy jakiś ciekawy posąg. Tak, w sumie naszym jakby głównym celem w tych wszystkich światach, co będziemy robić, to będziemy pomagać w różny sposób i dzięki temu będziemy wyzwalać jakby te światy spod działania tej gwiazdy. Ja sobie od czasu do czasu znów będę zapisywać. I pogadajmy z tym człowiekiem, czy kimkolwiek on jest. Jak się nazywasz? Jestem Dian, lekarz i rzemieślnik. To ja zrobiłem srebrną rękę i miecz dla Nuady. Okej, kto to jest Nuada? Kto tam siedzi? To Nuada, niegdyś król wszystkich Tłatchów. Wygląda na zmartwionego. Masz rację. Cień wykradł mi rękę króla. Tę samą srebrną rękę, którą dla niego zrobiłem, żeby zastąpić kończynę utraconą podczas bitwy. Bez niej król nie może stawić czoła Fomorachom. Zabrał ją cień? Tak, cień Fomoracha. Zabrał ją i zaniósł do szklanej wieży Bresa. Kto to jest Bres? To ohydny półfomorach, który nami rządzi. Jest teraz królem, a my niczym więcej jak jego więźniami. Fomorachowie ogołocą cały kraj, jeżeli Nuada nie odzyska swojej srebrnej ręki. Jak mogę wam pomóc? Tylko miecz króla Nuady pokona Bresa, chłopcze. A jakże można go dzierżyć bez srebrnej ręki? Cień zabrał ją do szklanej wieży, która znajduje się gdzieś w wodnej dziurze. Gdzie? W jakiej wodnej dziurze? Sam będziesz musiał ją znaleźć. Przynieś mi szklaną wieżę. Czy cień zabrał też miecz? Miecz? Gdzie on jest? Cień nie zabrał miecza. Jestem tego pewien. On także będzie nam potrzebny. Będziesz go musiał odnaleźć. Tak, przy okazji dowiedzieliśmy się, kim są. To jest jakieś plemię Tłatchów. Nie wiem, czy są prawdziwi i realni. Może kiedyś takie plemię istniało. Albo to po prostu tylko, tak jak mówię, szalona wyobraźnia twórców gry. Natomiast właśnie dał nam zadanie. Musimy odnaleźć szklaną wieżę, w której jest uwięziona ta srebrna ręka i miecz. Ale miecz nie wiadomo, gdzie jest. Ja już w sumie nie pamiętam, gdzie ten miecz był. W każdym razie mamy dużo do roboty. Opowiedz mi o tym potworze. O Bresie? To pół Fomorach, pół Tłatcha. Przeklęta mieszanina.
Od kiedy król utracił rękę, wszystkim rządzi Bres. Kim są Fomorachowie? To wrogowie. Kiedyś byli wrogami Firbolgów, teraz są naszymi. Wszystkich nas pozabijają, jeżeli Nuada nie dostanie z powrotem srebrnej ręki, którą dla niego zrobiłem. Swoją drogą ciekawi mnie, czemu nasz główny bohater nie mógł na przykład napisać w tej książce, że nie wiem, że dostał z powrotem tą rękę, że pokonał Fomorachów i uwolnił kraj. Tylko my musimy się męczyć ze znalezieniem tego. Ta rzeźba jest przepiękna. Kim jest ta dziewczyna? To moja córka, Ermaid. Bardzo ładne imię w ogóle. Ermaid. Bardzo mi się podoba. Ta rzeźba jest... Kim jest to? Dobra, nic więcej nam nie powiesz. Nuada nie odnalazł jeszcze swojego miecza? Nawet jeżeli znalazł, to ja go nie widzę. Ręka na nic się nie przyda, jeżeli król nie będzie miał miecza. Czy nie mógłby użyć innego miecza? Innego miecza? Nic nie rozumiesz. Sam wykułem dla niego to ostrze wiele lat temu i niejeden Firbolg i Fomorach posmakował już jego stali. Żaden inny miecz nie pokona Bresa. Skoro tak mówisz... Jak można pokonać Bresa? Istnieje tylko jeden sposób. Nuada musi go zabić mieczem, który dla niego wykułem. Ale król nie zrobi tego, jeżeli nie odzyska swojej srebrnej ręki. Czy nikt inny nie może pokonać Fomorachów? Nie, tylko Nuada może to zrobić. On był naszym królem i musi powrócić na tron. W przeciwnym wypadku ciemność na zawsze zapanuje nad światem. No to nie fajna przyszłość. Zdecydowanie. Coś jeszcze? Nuada nie od... Nawet nie. Czy nie... inny? Samo... No dobra, a tu... Jak się nazywasz? Jestem... Nie. Dobra, nic więcej nam nie powiem. W sumie moglibyśmy się zbliżyć tam do tego Nuady, ale chyba nijak mu nie pomożemy, bo jak widzicie, nie ma tej ręki, no i nie ma też miecza. Nie jestem pewna, czy miecza nie można sobie domalować tutaj. Ręka! Ukradł ją cień! Muszę ją odzyskać! No gdzie mój miecz? Cień mi go nie ukradł, ale nie mogę go znaleźć. Bez tych dwóch rzeczy nie pokonam Fomorachów. Spokojnie, królu, panujemy nad sytuacją. Gdzie jest mój miecz? Będę go potrzebował, by zabić starego Bresa. Miecza i ręki. Okej. Podejdźmy do tego Bresa. Z nim się nawet nie da pogadać. Nie wiem, czy to coś w ogóle będzie nas rozumiało. No i teraz pewnie zastanawiacie się, jak wyjść z tej książki. Otóż... Sprawa może nie jest na pierwszy rzut oka taka prosta, ale prędzej się czy później się ją znajdzie. Więc, musimy znaleźć na ścianach wypisany exit, po prostu, wyjście. I w ten sposób możemy wyjść. Nie jestem pewna, czy nie można mu domalować tego miecza. Zaraz sprawdzimy. O, tak. Miecz możemy mu domalować, ale już ręki nie. Co jest ciekawe. No w każdym razie... No chciałabym stąd wyjść. Jak mam stąd wyjść? Oh my god. Dobra, chyba muszę wejść tam do środka. Nie wiem, jak stąd wyjść inaczej. Dobra, na razie z tym mieczem i tak nic nie zrobimy. Gdzie tu było ten exit? Tu. Z tym mieczem na razie nic nie zrobimy, ponieważ bez ręki nie da się pokonać Fomorachów, tak jak on powiedział. No, a my pójdziemy sobie na przechadzkę po terenach zielonych i przejdziemy się do Kurhanu, albo jeszcze zanim do Kurhanu. Pójdziemy... Bo w Kurhanie jest jakby nam potrzebna... Potrzebne są nam te kawałki czaszki. Tam właśnie leżą szczątki tego...
nie wiem, czy to był król, czy kto, który podobno skrzywdził Onię w jakiś sposób, a ja znowu zapomniałam czegoś bardzo istotnego. Widzicie, jak się rozgaduję, to nie zwracam uwagi, co ja robię. Potrzebujemy wideł chyba. One gdzieś tu powinny być. Ale nie pamiętam gdzie. Kurko, gdzie masz widły? Przy okazji tutaj jest chyba jeszcze jedna część czaszki. To jest takie też, wiecie, szukanie igły w stogu siana trochę. Trzeba po prostu trafić na odpowiedni element. Potem będzie znacznie trudniej w niektórych rejonach. Tu gdzieś przecież było. Nie? Na dachu? Na dachu kura. Na dachu studni. Dobra, nie widzę na razie. Tu masz coś ciekawego? O, tu jest jakaś skrzyneczka, ale nie możemy jej otworzyć. A jego nie można o nic więcej wypytać. Dobra, gdzie są te widły? Ach, ja wiem, bo... Znaczy, przypomniałam sobie, jak zdobyć tą jedną część czaszki, która jest na studni. Natomiast... Tych wideł nie widzę. Czy one są za tym? Tak, tutaj jest też zagadka, którą będziemy rozwiązywać, ale na razie jeszcze nie mamy pewnej części do niej, która jest oczywiście niezbędna. Dobra, tu nie ma niczego, co by przypominało widły. Przynajmniej ja nie widzę. Zobaczmy tu jeszcze. Bo one chyba gdzieś tu były, czy nie? To jest tu, na tym krzyżu chyba. Ta część czaszki, którą widzieliśmy z góry. Ale gdzie są te widły? A! Mówiłam, dawno nie grałam w to i będę się trochę gubić, niestety. Takie życie. One gdzieś tu muszą być, no. Gdzie ja zdobywam widły? Może tu gdzieś? Domkach. O, tu jest coś. Tu jest dzbanek. No to na pewno nie są widły. Tu do tego domku nie możemy zajrzeć. Dobra, to chodźmy na razie tędy. Może te widły były gdzieś dalej. A ja już o tym zapomniałam. Z bratem Finbarem dalej się nie dogadamy, więc nie ma co próbować. O, może tu będą. Widły, czy grabie, czy co to było? O, jest! Widły, no. Wiedziałam, że gdzieś tu są. W ogródku. Tutaj pewnie jakieś zioło sobie... nie wiem, hodują. Tak. Pójdźmy się jeszcze może przejść po tej całej wyspie. Skoro już jesteśmy na zewnątrz... Możemy iść sobie tędy. O, tu mamy owieczki. Me. I mamy czaszkę, część czaszki, żuchwę, a dokładniej. Jakie fajne owieczki. Dobra, pójdźmy może tędy w takim razie.
Ta wysepka jest dosyć spora tutaj. Można sobie połazić. Ale co tu było? A, tu jesteśmy niedaleko tego kurhanu. Tak, dobrze by było wypłoszyć tego lisa. O, właśnie, bo on nam zabrał część czaszki, ty cholero. Oddawaj moją czaszkę. To znaczy nie moją, ale... Dobra, już wiadomo, gdzie jest lis. A mianowicie z kurami. Nie trzeba się jakoś chyba specjalnie spieszyć, w każdym razie... W każdym razie tak mi się wydaje, że nie trzeba się spieszyć. Lisie, pokaż się. Co to jest? A, niestety trzeba trochę naokoło iść, bo tak prosto to nie za bardzo się da. Dobra, teraz już trochę przyspieszymy. No ja chcę iść do studni. Tu właśnie powinno być... O! Nasza część czaszki. Mamy raz, dwa, trzy... Czwarta będzie tam. I nie wiem, czy nie ostatnia, ale to zobaczymy zaraz. No, człowieku! Nie, tu chciałam iść. Tu chciałam iść. I teraz posłużymy się naszymi widłami. Jak zrzucił ją na dół. Więc teraz już bez problemu możemy sobie to podnieść. Oddawać czaszki. Okej, pójdziemy zobaczyć do tego kurhanu, czy znaleźliśmy wszystkie. Nie jestem pewna, ile ich dokładnie było, a nie chcę niepotrzebnie szukać, jeżeli już znalazłam wszystkie. Pójdziemy sobie tędy, bo to jest najszybsza droga. O, są bardzo ciekawe głazy. Będziemy potem wykorzystywać w dziwny sposób. Zaraz, nie było jeszcze jednego przy ulu. Tak mi się wydaje, że jeszcze przy ulu była jakaś część czaszki, ale... A tak przy okazji sprawdzę, skoro już tu jestem, bo kiedyś bardzo trudno mi ten ul było znaleźć. Nie wiem czemu. Au, żeby mi te osy nie pokąsały, czy co to jest, pszczoły. To chyba nie. On wyszedł już z tego ulu. A nie, jest tu. No, tak myślałam. Czyli jednak dobrze pamiętałam, że w ulu jest jakaś część czaszki. No trochę to rozsiane po całym rejonie praktycznie. Dobra, chodzimy do mrocznego kurhanu. I co? Po prostu wkładamy czaszki na swoje miejsce. O, mrocznie. Tak, pojawiła się tam przed nami głowa. Ktoś ty? A... Dlaczego nic nie mówisz? Musi być jakiś sposób, żeby ci przywrócić mowę. Dobra, dużo sobie z nim pogadaliśmy. Więcej z niego nie wydusimy, dopóki nie damy mu wody do picia. Tak, to... Nie wiem, też można się zaciąć, bo praktycznie nie wiadomo, o co mu chodzi. Można próbować klikać na wszystkim, co się da. Ewentualnie chyba można by spytać tego brata, o co mu chodziło. Ale nie jestem pewna, czy on nam coś na ten temat powie. W każdym bądź razie ciekawa sprawa. Ożyła nam głowa dawnego króla. Możemy sobie z nim pogadać. Tak, zabieramy z tej płaczącej ściany, bo pomimo, że mamy wodę dookoła wyspy, to on znikąd
indziej jej nie zabierze, tylko właśnie z tego miejsca. Być może właśnie dlatego, że Onia miała jakiś właśnie związek z tym królem i właśnie dlatego działa na niego tylko ta woda. Tak więc masz. No. Chlej. Odezwij się. Moc. Ciemna moc. Czai się za granicami. Dobrze. O czym mówisz? Kim jesteś? Uwolniła się z więzów. Chce nas zniszczyć. Jesteś jej wrogiem. Co to za moc? Co mogę zrobić? Dosiądź białego rumaka. Białego rumaka? Gdzie go znajdę? Czytaj w kamieniu. Mam czytać w kamieniu? Żeby dosiąść białego rumaka? Nic z tego nie rozumiem. Powiedz mi, kim jesteś? Oczywiście będzie ci potrzebny nóż. Przynieś mi go. Tak, będzie nam potrzebny nóż. Biały rumak w kamieniu. Co jeszcze? Powiedz mi, kim jesteś? Aelil, mym imieniem. Powracam Aelil. Z martwych. Kim byłeś za życia? Królem. Byłem bardzo dumny. Jak zginąłeś, królu Aelilu? Zginąłem okropną śmiercią. Bogini Onia zgładziła mnie i rozsypała moje szczątki. Czym zasłużyłeś sobie na jej gniew? Wyrządziłem jej okropną rzecz, tak okropną, że nie da się jej ująć w słowa. Zasłużyłem sobie na taki los. To mnie zawsze ciekawiło, właśnie jak grałam pierwszy raz, co on takiego jej zrobił. Wyjaśnienie jest dość dziwne, szczerze powiedziawszy, i na pewno będziecie się z niego śmiać, ale nic wam nie powiem, dopóki się to nie wyjaśni. Koń, o którym wspominałeś, jest uwięziony w głazie. Musisz go uwolnić. Koń, o którym... Dobra, nic więcej nam nie powie. A tu? Powiedz mi, kim był... Jak z... Czym? Dobra. Tak, nóż będziemy musieli znaleźć. Nie jestem pewna, gdzie on był. A ten koń, o którym on mówi, jest tutaj. W tym kamieniu. O, i to jest nawet podpowiedź. Ale to nie jest to, co jest nam potrzebne. To nie jest ta podpowiedź. Co dziwne, to jest myląca podpowiedź. Ciekawe. No w każdym razie mamy go uwolnić z tego kamienia, co nie jest takie proste. A ja nie do końca pamiętam, gdzie ja nóż znajdę. Co tu jest? Tak a propos. Aha, to był ten lis. Dobra, to nie ma sensu. Pójdźmy po prostu do brata i pogadajmy z nim, że coś nam powie na ten temat ciekawego.